uwaga, to nie są ćwiczenia. Powtarzam, to nie są ćwiczenia. Z tej strony serwis alarmowy EUNE. Ogłaszamy rozpoczęcie corocznej czystki usankcjonowanej przez Riot Games. Tylko gry rankingowe są dostępne w czasie zdarzenia. Brakowe postacie typu Yasuo, Riven i Vayne są dopuszczone do użytku. Inne postacie są surowo zabronione. Każdy, kto nie zagra w czasie czystki, zostanie zbanowany. Przez kolejne 12 godzin wszelkie zbrodnie, wliczając toksyczność, AFK i celowe umieranie, będą legalne. Razem z końcem komunikatu system honoru i reportów będą niedostępne aż do jutra. Życzymy Wam powodzenia. To idealny moment. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym soczystym poradniku i dzisiaj nauczymy się grać Yasuo. Yasuo to taki typowy kurinox. Skacze 10 razy na sekundę, umiera jeszcze częściej i cały czas wydziera się, jakby grał w jakimś anime, co czyni go ulubioną postacią większości graczy LoL'a. Codziennie 8% graczy wybiera wojownika z kucykiem i codziennie 62% graczy banuje go, żeby nie mieć go ani u siebie, ani u przeciwnika. Widzieliście już pewnie tych typowych Yasuo z waszej drużyny. O tak, to ci, co robią 0-10 i płaczą, że nikt im nie pomaga. Ja wam pomogę nimi nie być. Jeśli chcecie zagrać Yasuo, to zastanówcie się dobrze, czy chcecie wjechać, czy wygrać. Jak chcecie wygrać, to jazda. Bierzcie takie runki i masterki z ferworem albo tym na leczenie. Jak gracie na kogoś, co może was poobijać, to chyba lepiej to leczenie wziąć, ale to jest wasza decyzja. Zanim jednak zaczniecie grę, to pozwólcie, że przedstawię wam umiejętności Raxuo. Zawsze zastanawiałem się, jak został wymyślony pasyw Yasuo. I chyba już wiem. To musiało wyglądać mniej więcej w ten sposób. Imię llamar cocinero. Ricita, que? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren bañado. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Eso. Había subido la marea y encontré una paella. Eso. Y la encontré porque te estaba la paellera agarrada, entremetida entre las piedras de Chipiona, de Faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Mira dónde llega el agua! Kuto firmowe Hasaki. Hasaki! Które z japońskiego oznacza tą ostrą część ostrza. Pierwsze dwa razy to zwykłe dziabnięcie tam, gdzie klikniecie, ale za trzecim razem pojawia się ten dźwięk. Ten dźwięk, który powoduje, że gracze Yasuo dostają myśli typu 1 na 3? Wpierdalam się. Albo gonią mi i mam 20 HP. Jazda k***a. Z tego powodu musicie myśleć 2 albo i nawet 3 razy przed zrobieniem czegokolwiek tą postacią. Jak już macie ten magiczny dźwięk, to kolejne Hasaki wyrzuca tornado z miecza, które podrzuca. I tyle. Cooldown Q skaluje się z szybkością ataku, co czyni Yasuo chyba jedyną postacią, która nie potrzebuje w ogóle cooldown reduction. W to ściana z wiatru, co pochłania wszystkie rzucane w Yasuo skillshoty. I wydaje mi się, a nawet jestem tego pewien, że odbija też prośby o niefidowanie, ale tego nikt jeszcze nie zbadał dokładnie. Pamiętajcie, że W nie blokuje strzał w wieży. E to słynne robaki w dupie, którymi straszyła was przedszkolanka, jak nie umieliście usiedzieć przez kilka sekund w jednym miejscu. Yasuo otoczony minionami szaleje na lewo i na prawo, często z rozpędu rozpierdalając się o turet przeciwnika. Musicie mocno opanować tę pokusę, bo nie chcemy przecież być typowym 0-10 Raxuo. Jak macie magiczny dźwięk z Q, to użycie E, a potem Q podrzuca po skoku, co daje nam ten słodki element zaskoczenia i jeszcze bardziej zmniejsza szanse przeciwnika na ogranie nas. Dodatkowo, jeśli przy tym kombo jeszcze się fleszniecie, to przeniesiecie to tornado z EQ tam, gdzie się fleszneliście. I na koniec warto też dodać, że można z E skakać przez ściany przy potworach dżungli. Ułatwić to może wam tylda, czyli ten taki zygzak pod escape'em, a
A co robi tylda, to sobie sprawdźcie w opcjach gry. A jeszcze bym zapomniał, E się stakuje do 50% damage'a po dwóch użyciach. Także przed wbiciem w bohatera lepiej je zdasznąć przez dwa minionki i wtedy dopiero wbić w gościa. Ulti daje Yasuo możliwość wywęszenia, czy ktoś narusza przestrzeń powietrzną. I niczym amerykańskie działo wymierza sprawiedliwość w powietrzu, trzymając intruza jeszcze chwilę w górze i przygotowywując się do mocnego spenetrowania pancerza przeciwnika, gdyby jeszcze przeżył. Sami możecie kogoś podrzucić z kół, albo poczekać, aż coś innego to zrobi. Pamiętajcie, że po użyciu ulta dostaniecie nową tarczę z pasywki. Teraz przejdźmy do itemów. Róbcie buty z iskrami, dwa zielone miecze, ozdobny miecz, młotek z zamrażarki i reszta do waszego wyboru. Maksujemy E, a potem Q i idziemy najlepiej na topa. Na początek starajcie się farmić Q i trafiać wszystkie tornada w przeciwnika. Jeśli czujecie się już pewni, to na drugim poziomie możecie obić przeciwnika z nastakowanego skoku. Tak gdzieś po szóstym poziomie masz szansę łatwo zabić, jeśli dasz linii się spuszować pod twoją wieżę, bo zwykle przeciwnik będzie oczekiwał, że to ty będziesz puszować. W midgame fajnie jest mieć kogoś, kto podrzuci. Staraj się oczywiście użyć ulta w jak największą ilość osób. Jeśli nie możesz dojść do squishy przeciwników z tyłu, to zawsze możesz obijać tanków, ponieważ masz dużo penetracji ze swojego ulta. Late game to czas na split push, bo wyfarmiony Yasuo raczej nie będzie mieć problemu 1-1 z kimkolwiek. No chyba, że z Camille. Ta postać jest jakaś popi***lona. Możecie też grać pod teamfighty w lejcie, ale róbcie wszystko rozważnie, bo jak to wy się wypi***dolicie, to drużyna posypie się jak Dacia Logan po 10 tysiącach. No i nie wiem, to jest już chyba koniec. Yasuo to zbyt przeładowana postać. Tylko i wyłącznie dlatego, że jest on tak silny, to ludzie nie potrafią nim grać. Jest to jedna z tych postaci, co ma naprawdę ogromny potencjał i głupio jest go zmarnować, grając mega agresywnie, zamiast po prostu farmić. Sami wiecie, że nawet Yasuo z 2-7 może zrobić teamfight. Mam jednak nadzieję, że czegoś się dzisiaj nauczyliście. Zostawcie kciuka w górę, jeśli chcecie więcej soczystych poradników i oczywiście subskrybujcie mój kanał. Dzięki wielkie za obejrzenie i na razie. Que gané, me cobraron 20 paelleras a 500 calas por visto lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. Hemos llorado los dos.